Witam serdecznie, skończynek z Europe Inside 4, gram jako Bizancjum na modzie Veritas et Fortitudo, no i troszkę się zawiodłem po poprzednim odcinku. Dlaczego? Chciałem sobie po poprzednim odcinku zrobić przerwę, pojechać na wakacje, mieć wyjebane, ale się okazało, że źle policzyłem odcinki z Litwy. No i muszę teraz ponadrabiać odcinki. Nie, żeby to było coś złego, że tutaj w to gram, ale troszkę czuję, że jak robię za dużo materiałów, to jakbym się wypalał troszkę odrobinkę. Dlatego aż tak to mnie nie cieszy, że muszę tutaj nagrywać, szczerze mówiąc, ale aż tak, to nie znaczy, że w ogóle. Ja, szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, no bo nagrywam Imperium Lechitów teraz, nagrałem całą serię przed tym odcinkiem. Innowacyjne, iść teraz w innowacyjne czy technologie? Technologię mam tuż pod nosem, a tutaj mam tolerancję heretyków. Heretycy są zaliczani jako inne odłamy chrześcijaństwa, a tego trochę tam jest, znaczy teraz głównie w Neapolu. Nie, w Hetenów to bym bardziej poszedł jeszcze, ale podjął teraz technologię. Co będziemy robić w tym odcinku? Kilka wojen na pewno. Jak dużo to jeszcze nie jestem pewien. Zaczniemy od wojny z tym panem. Oni wszyscy mają sojusz z Dulkadirem, a to wygląda. No to Dulkadir akurat. Dulkadir z kim ma sojusz? Jak ma tylko. O, ale świetnie. Jak cudownie, to wzywamy od razu, tak. Cyk. Udało mi, raczej zbustowałem sobie technologię militarną i teraz mam armaty. Zrobiłem sobie po dwie armaty do każdego. Nie dołączyliście? To ja wezwałem? Dulkadir, Bizancjum, Dulkadir się bije. Czemu sojusz nikt się nie wezwał? Kij wie, zaraz mu wypowiem wojnę osobną. Wygrana. Złapcie ich tutaj. A tak, coś widzę właśnie. Niedobrą rzecz. Dużo fortów w jednej okolicy. A mogłem ten fort. Ten fort też wyjebie w sumie. Będzie niepotrzebny. Tutaj więcej armii podeślijmy. Będzie większa szansa, że oni znikną. Ale nie zniknęli. Zaraz znikną. Cyk. Dulkadir podszedł tutaj ósemką. Ach, kuźwa. Świetna organizacja. Oni mają tutaj minus 2. No to raczej nie pójdę wojskiem na Dulkadir. Mógłbym na przykład podesłać te dwie armaty na oblężenie. A nie, oni nie mają portów. No to nie ma co wysyłać floty po tych państewkach tutaj, bo ogólnie moją ambicją na najbliższe dwa odcinki. Skończyła się ikonka. Construction time. A niech pójdzie dalej manpower. Miał ambicją na najbliższe dwa odcinki. Jest to, aby wyrównać granice. Żeby było ładne. Mam tak swoją bazę wypadową, co chciałem we Włoszech. I właśnie teraz planuję uchwalić te państewka. Pójdę następnie na Serbię, tutaj trochę tak wyrównam. Chciałbym ich zaanektować to bardzo. Mają sojusz z Węgrami poza tym, to byłoby ładne combo na Węgrów także. Żeby ich osłabić. Bo się zbyt mocni robią, a to mi się nie podoba. No i właśnie chcę wyrównać tereny tutaj na Serbii. Że później tutaj Karamadis zjechać. Tutaj właśnie robię claimiki na Serbię, na ostatnią prowincję, którą mogę. Dlatego zacznę robić claim, czyli build spy network w tym miejscu. Dawać, dawać. Technologia administracyjna wskakuje, miło. Teraz pójdziemy w dyscyplinę, w quality ideas. Tutaj kończ. O, jakim cudem szybciej zali to. Mają typa od oblężeń. Co prawda, tu mają dwie armaty, więc. Czy cztery armaty w sumie. Dwie dodatkowe. Więc mieli większą szansę, żeby to ogarnąć. Karadżistan. Więc tak, anektujemy sobie Kanadar. Coalition widzę, chce wskoczyć, ale ja tak średnio rusza. Rewokuj Kory. Confirm their liberties. Ach, który fort wyjebać? Chyba ten wyjebie, szczerze mówiąc. Bo ten jest w lesie. Jak się tutaj wbiją, no to mam busta przecież. Nie wiem, czy większą ilością wojska się opłaca w ogóle iść. Jakikolwiek sens.
Ja przerzucę tutaj na pewno typa to oblężeń. A tutaj nie ma ich wojska, to dobrze. O nie, zajmijcie to, to jest drugi, to jest trzeci, tak czy tak? Nie, to jest też drugi. Postaramy się zrobić tak. Jak to było? Mogę sobie zataczować własne armię? To jest pytanie. Friendly can attach. Nie mogę własnych armii, a szkoda. Zróbmy tak. Ta armia oblega, tak? Która armia oblega? Chuj wie teraz. Wujka nie oblega. Więc tak, podeślę was. Wyłącz, wyłącz. Idziemy tutaj. Teraz was też tutaj odłączę. I wy sobie idźcie. A my zaatakujemy Dul Kadir tutaj. I bez większych problemów. Może jeszcze im tutaj pomogę, wesprę ich. Kurwa, ale mnie wymanewrowali. Sam się wymanewrowałem. Co teraz? Tak. Tak. No i stójmy, oblegajmy teraz. Cały Dul Kadir. Wchłonę ich, co prawda, zjebię sobie granice, ale obiecuję. Jak mówiłem, w przeciągu dwóch, no może ewentualnie trzech odcinków, bo nie wiem, jak tutaj za Chrystusem będę stać. Mam ambicje, żeby wyrównać sobie granice. A ta ambicja nie jest bezpodstawna, że się tak wyrażę. Ile mam stabilności teraz? 578, potrzebuję 800 do trzeciego poziomu. Jak będę miał trzecią stabilność, to już zajebiście. A wy byliście tutaj, no to was podeślę. Genuańscy chcą się buntować, no tutaj w sumie też zapomnieli. A nie, tu już niepotrzebnie. To jest chyba mój core nawet, bazowo. Ale tutaj podniosę autonomię. Bo się właśnie nie buntowali. Jeszcze więcej armat. Parter Autriarchii pójdę. O, podbili bez tych dodatkowych armat. Zobaczmy. Koalicja. O, Mamelucy też mogą być nieciekawi w koalicji, dlatego tutaj odpuszczę. Urrepsy. Nie wiem, zakończ rywala, bo i tak nie będę tutaj się wbijać w najbliższym okresie, ale tutaj ładnie poszło. Freedoms will remain the same. Tutaj ładnie tą prowincję se zakolorowałem. Giza taxes removed. Nie będzie jechowych taksów. Lecimy na Serbię, na granicę z Serbią. Serbię mam zamiar pocisnąć tak szybko, jak dam radę. Mamy lucy. O, shit, całkiem sporzy mamy lucy jednak. Ja tam mam claim, a przecież tu nie powinno być w ogóle nic. Idą. Claimik na Amajasę. Co nawracają z Sivas? Z jakiej religii na jako? Szyickiej na sunnicką chyba. Ogólnie Arabowie nie chcą się zmieniać na lepsze. Pokoruj te dwie prowincje. Neapolitańscy 1-9 w Lukanii. Na jacy neapolitańscy? Mówię, na pleccy, kurwa. Mnie chyba pojebało. Oj, nie, a to ja. Tak patrzę, bo przed grą patrzyłem i właśnie teraz też wam mówiłem, no sojusz z Węgrami. I tak właśnie kliknąłem przypadek na siebie, tak. Kurwa, z kim oni wzięli sojusz w międzyczasie? Ja pierdolę. Wykazał, że jednak nie. Węgrzy mają sojusz z Polską, Austrią, to by podałoby zerwać. Pośrednio.
Pójdźmy na Kosowo, na cel wojenny. A czy mi generał zdechł od oblegania? Nie, generał od oblegania jest tutaj. To pójdzie ten generał, żeby mi... A, Nis, nie ma żadnych fortyfikacji. Nawrócone, świetnie. Chyba sobie zupię Nis i sobie pójdę gdzie indziej. Na Zetę na przykład, wojskiem. A tym się ustawię w Duresie. Nawracajmy te sunnickie, które najwięcej procent Trade Unity zabierają. Trade Pair Abroad. No chętnie bym chciał. No ale, no zobaczcie, muszę mieć technologię na drodze, że później mu z 18 skoczyć. To później ewentualnie wezmę. Weźmy teraz Race for Taxes. Tutaj aż nie wyskoczą mi, chociaż tutaj, no właśnie, Andresy mają dużo, też mi bunty jebnie, jak będę za długo ich oblegać. No dobra, zaryzykuję. Oni nie mogą chyba zrobić koalicji w momencie, jak jestem w wojnie, prawda? Coś tak jak było. Pierdol fort od razu. Ale podnieś autonomię, bo chcę mieć spokój tutaj, na tym, po tej stronie. Tutaj też i tu też podnieś autonomię. A punkcików nie ma administracyjnych. Jak ten Nis złupiony już? Jeszcze nie. Jeszcze 2 miesiące. Czy Węgrzy nie prowadzą teraz drugiej wojny? Nie, bo prowadzili wojnę. Pamiętam, że z Wenecją, ale głównie chyba na Slawonie walczyli, ze Slawonią. Nie wiem, jak się skończyła w sumie ta walka. O, Mayweather wygrał. Co? Nieważne. Kosowo zajęte, to pójdźmy sobie na Raksę. Czy flotą jest sens wypływać teraz? Tutaj dosyć dużo handlowych. A nowy... Jest rzeczywiście sens. Ich tutaj zablokują. Znaczy zablokuje ich połowę floty. Żeby nie tracić sailorsów za to, że sobie pływają po prostu. You can call to war. Nie! Syr mnie nie wezmę, bo dostaną w pierdol Węgier. Ewentualnie później ich sobie załączy tylko Syrmia i Kijów też, a Kijów też może być dobrym pomysłem. Call to arms. A tu się Węgrzy sobie zapieprzyli, a to spokojnie, oblegajcie sobie. Krym. I skoro Węgrów tutaj nie ma, to w sumie, nie, w sumie się zajmę Serbią do końca. Cel wojny miałem na Kosowo, w sumie dobrze, bo pierwszy poziom fortu. Jakbym wziął na Nis to zerowy, no to od razu by mogli odbić. Czy my walczymy ze sobą? Nie, no to czemu mam pokazane was na czerwono? Że mi czarna flaga nie weszła, okej. Okay. Muszę śledzić ich wojsko. Oni się biją tutaj z Chorwacją. Jakby tutaj ich przerzucić? Na stolicę od razu? Ale jak nie, bo jak Węgrzy wrócą, to nie mam drogi odwrotu. Ale dwa handlowe posiadam tutaj, to je wyślę. Wyprotektowali Aleksandrię. Kurde, skitrali się. Że nie mają nigdzie floty, ta ich blokuje. A Węgrzy nie mają dostępu w to miejsce. Później sądzę, że jeżeli strat nie będę miał dużych podczas tej wojny, to pójdę sobie na Karwunę. Bo w sumie nie, Syrmia wezwę cię. Możliwe, że zaatakuje na przykład... Accept the petition. Mam sobie ochotę was zaatakować właśnie. Wy niech zajmują stolicę. Wy zajmujcie ostatnią wolną serbską prowincję. O nie, wy na odwrót, tak. Nie mają bliżej, mają morale, raczej ten ziomka z manewrem, więc są szybsi. Żeby się nie buntowali tylko nigdzie. Krym zajęty, to niestety prawda. Kijów dostanie w pierdziel, no ale chyba po to go wezwałem, szczerze mówiąc. Zajmujcie się. Kurde, szkoda, że nie mam żadnych claimów na Węgrów, to nie zajmę. Chyba, że Oltenie bym zajął już tak na... trochę na siłę, na Hama.
Byleby ich jakoś osłabić. Chorwację szybko postaram się wykluczyć z wojny. I później będę mógł się skupić na samych Węgrzech. Zaraz idea wskoczy, dyscyplina 5%. Idźcie na Likę. Tutaj skończę oblegać. O to mi chodziło. Skończę oblegać, to pójdę tutaj się zająć Węgrami. Chodźmy zablokować ich ostatni port, ich ostatnią bazę morską, a może zamienię. Ten ma manewr, więc będzie chyba mniej tracił podczas oblężenia. Co się stało teraz, to ja nie wiem, ale podejrzę na wszelki wypadek. Szczególnie, żeby nie wrócili. A idź, przecież mogę podesłać armaty. Najpierw podeślę je do Kijowa, tutaj. Właśnie, żeby szybciej skończyli. Siege of Lika. A może rzeczywiście Syrmię tutaj zbustują? Chorwacja jest przed upasem, więc może. A, nie, Chorwacji nie wykluczył. Kurwa, jest przed upasem. Shit. Pest jest tutaj tuż obok. Pójdę może do Gioru, do stolicy. Łamy przemarsz, jak to wygląda. I tutaj ładnie zbustuje to oblężenie. Chodźmy zdewastować prowincję. Bo Kijowu zajmują teraz pojedyncze prowincje w Kijowie. I to pójdę teraz też tutaj zacząć to oblegać. Jak zajmiemy ich stolicę, to jest po nich. Biurokracji. Świetnie, niech biurokracja rośnie. Tylko, że nie, że mi meritocracy opcja mi nie wskakuje, żeby rosło. Missionary Strength Religious Unity. Co oni odpierdalają? Może podejście jeszcze tak, żeby tutaj na pewno. Kurwa, co się odjebało, to ja nie wiem teraz. Bo chciałem. Bo oni weszli i kazali mi od razu się wycofać. Siege of Fear. Pomogę sobie tutaj w peście. Prowincja zajęta. Tutaj z nimi lecieć grubo. Oblegają Kijów, ale ja oblegam Pest. A Kijów jest moim sojusznikiem tylko. A to na Węgrzech mi zależy. Zawsze biorę Gains Core on Arges. Co to jest Arges? To ja biorę prowincję. Nawet dwie, chyba od Węgrów. Oltenie Arges. Niedobrze ich pocisnę, czyli zajmę stolicę. Polecą i more exhaustion i tak dalej. To mogę od nich wydusić na serio dużo. Buda została za. Aha! Oni nie mają stolicy w Peście, tylko w Budzie. Ja pierdzielę to za psy. Co ja powiedziałem o Węgrzech? Nie, nic takiego nie mówiłem. O Węgrach. Ja nie powiedziałem. No rozumiecie, co mi chodziło, no nie obrażę. No nie, no Mati, no nie denerwuj się, no Mati, no. Decentralizacje walne, żeby mi bunty zeszły kompletnie. Bo na chcę tylko minus 3, mam nadzieję, że niczego innego to nie zmieni w kraju. Limit wojska mam na 69, hehehe. To może sobie przed wojną z Kipczakami, chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne, szczerze mówiąc. A byłoby, wypadałoby zwiększyć wojsko przed wojną z Kipczakami. Na razie nie chcę tego robić, chcę później dopiero wyżebrzeć od nich hajsy, od Węgrzech i tak dalej, od Węgrów. Oni tak giną sobie pojedynczymi armiami, tysiącami, co mi się podoba. Niezbyt to rozumiem, ale nie muszę rozumieć. Ale żeby tak się działo po prostu. To jest prowincja na równinie, a to jest prowincja chyba w górach. Dobrze, że zajęli. Ta też jest w górach. Nie, pójdę chyba tutaj Węgrów wyjaśnić. Kurwa, skończyli wojnę akurat w tym momencie. Na Kolosz idź. Ale jaki był pokój Kijowa? To nie wiem. Nie zerwali nam relacji, więc jest dobrze.
Call for peace z Serbią. Nie, muszę ich tutaj dobić do końca. Tutaj cały garnizon się odnowił? Kurna, nie. To niedobrze. Że... Dobra, rekrutuję chyba sobie wojsko. Jaki on tutaj szablon? 8-3-2. To zrobię podobny. 8-3-2. Okej, 200 hajsu mi na to zejdzie. Co prawda jeszcze kolejne na utrzymanie wojska. Jak urek z mi wygląda, bo z atrycji... A, 0, no bo przecież miałem tego minus 0,10. Ja się nie boję o swoje urek. Oni powinni się martwić o swoje urek. Nie ten przycisk. A Węgrzy 2,8 tylko mają. Nie wiem, czy oni mają tą opcję wziętą na zbijanie urek. Jeżeli tak, to trochę źle, smutno. Jeżeli nie, to bardzo dobrze. Niestety oni tutaj nie tracą wojska podczas odbijania prowincji. Niestety to jest dobre dla obrońców właśnie, którzy mają troszkę przejebane w armii, w życiu. Och! Ci Węgrzy, te wariaty węgierskie. Poszli gdzieś na zadupie kompletne. Peace of Serbia, nie, ja bym chętnie z Chorwacją spisował. No ale Chorwacja jest przecież... A przydupasem. To może przydupasuje ich właśnie. Zobaczymy. Chcę Węgrom takie orek zoszyn nabić, jak jestem tylko w stanie. 86. No musi teraz siąść. Siadło, okej. Okay. Będziemy zająć tą prowincję obok. Nie wiem, czy chce mi się forty w ogóle zajmować. To da co prawda punkty warscora. Tutaj patrzeć, czy nie idą. Da mi co prawda warscora. Jednak... to będzie długie obleganie. Co? Minusy albo minusy. A z tym panem... O, poza tym... Właśnie. Ale mi się tutaj narobiło przecież. To jak lecimy teraz? Na Tokat na przykład, a nie, Tokat już mam claima. Sivas. Kayseri. Trzeba zbierać, jest resy na Alanię. Claima. Węgrzy 5-0 już Orek Zoszyn. Ja 0. Peace offer from Serbia. Dyplomatyczna siła. Ta inflację. Jaką ma inflację? Wezmę normalny diplomatic power. Kolejna prowincja zajęta. Chyba pójdę teraz się... podejść pod Węgry. Spróbuję. A wy gdzie się wycofujecie? Jedną armię na pewno nie wbijam. Idą na Chorwację. Minus 1 jeszcze do tego. Plus moje armaty też porobiły swoje na pewno. Jeszcze dużo kawalerii mnie zginęło. Jeszcze nie jest ten okres, że bitwy są takie... O hurdur, wygrałem w pizdu do... Tracili 5 tysięcy na moje 100. To jeszcze nie są te bitwy. To jeszcze nie jest ten okres czasu. Co się stało? Lel, to oni tutaj cofnęli? Nawet nie wiedziałem. Trzeba wspomóc moją armię. Tu prowincja zajęta. Nec jakby chciała Syrmia skończyć wojnę, to proszę bardzo. Teraz tolerancję pójdziemy dla heretyków. Jak mamy tolerancję ogólnie na wszystkim powyżej zera chyba. Dostajemy jakiegoś boosta do naszej Lenity z tego co pamiętam. Węgrzy, mamy 60, 69, A ja zrobię drugą armię, przecież ją mogę wysłać na front. Zapomniałem o tym. Ale Węgrzy. Zobaczmy, ja chcę tak. To jest moja, o już 50%.
Jokobel i Renta ich nie wezwałem. Karamanidzi, tutaj też Karamanidzi, ale kurde. Chyba wezmę Oltenię jednak, bo to jest fort, którego nie chciałbym obiegać następnym razem. Plus tak. Cyk, cyk. No chyba, że... Cancel subject, a nie, a na Chorwacji to jest dużo. Sam cancel subject byłby tylko, a jednak nie. Wolę wam pokończyć relacje z Polską i Austrią. Returnuj prowincję. Chciałem ogólnie was rozwalić, jakoś wewnętrznie spróbować. Nie macie jeszcze sojusze. A macie się z Saksonią. Saksonia jak wygląda? Nijak. Okej. Okay. Czy coś jeszcze ciekawego? No może jednak dam rzeczywiście Sirmi tę prowincję, co chcę. Może Torontal dostaną. A tak zrobię, ale ile jeszcze potrzebuję punkcików tutaj? Jeszcze troszkę. I parę prowincji wypadałoby zająć. No tutaj. Dobra, pójdźcie na Maramos. O, tutaj idą jednak. Ja wesprzecie armię, mam minus 2, trochę ludzi potracę. A nie, wycofali się szybko, prawie natychmiastowo. Maramos też są góry. Nie, już nie przedłużajcie, gdyż ta wojna niedługo się skończy, a nie chcę punktów zużywać. Poszony zajęte. Trenzen może? Du. Niech pójdzie Castra Komenon. No, jak tam Węgrzy? Już zgadzacie się? Tak. Macie hajsu? No trochę macie hajsu. Ale skubię was tylu, ile mogę. 210, to całkiem sporo. Szczególnie, że ja dostaję całkiem sporą część z tego. To już pretendenci walnęli w Chorwację, nie są Unią Personalną? Tak, no to... Jak nie dobili możliwości przejścia, to będzie bardzo dobrze. Corwin der Libertis. No, Corwin na pewno ma duże Liberty. Lecimy tutaj, tutaj, duże wolności. Cofnijcie się do kraju. Nie wiem, też gdzieś tutaj cofnijcie się do kraju. Teraz ogarnę, co zrobić z Serbią. Worek z Oszy zaczął rosnąć. Jakie tutaj... O, 0,23. No to rzeczywiście coś zaczęło w końcu rosnąć. Koalition, ale w Europie? Nope. Na was nie mam claimu, więc was zostawię. Skakiwaj z hajsu, repsy. Anuluj kory. Albo nie. Im krótszy pokój, tym lepszy. I zostaje wasz sojusz z Węgrami. Byśmy byli w stanie, czy bym był w stanie was zaatakować. Teraz potrzebuję punktów administracyjnych, żeby się nimi zająć. No ja myślę, że mogę wam powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europejskiej Sej 4. Trochę tych granic aż tak nie naprawiłem, jak chciałem, ale no, było dobrze. W kolejnym odcinku zaatakujemy karamidów, to jest pewne. Punkty mi spadają. Tylko muszę trochę okorować te prowincje, żeby mieć pokój, ewentualnie spokój z buntami. A dla pewności nawet tutaj w Olteni podniosę wszędzie autonomię, żeby po prostu się już z nimi nie męczyć. Mieć pewność, że nigdy nie wybuchną. Tu już też nie chcą się buntować, nie. Tu już Apulii jest prawosławie w ogóle. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, już jutro o tej samej godzinie. Ja byłem ja, wy byliście wy, do zobaczenia, cześć, pa. O, ja pierdzielę, Kijów jest oblegany, to jest Moskwę.